szczęście czy satysfakcja? I które to sukces? Może zacznę od rozróżnienia dwóch rodzajów szczęścia. Niektórzy mówią, że mają szczęście, udało mi się. Jeśli tak nie masz, to zacznij się przyłapywać na sytuacjach, kiedy ci się poszczęściło. Przynajmniej 3 razy dziennie to zauważ. Będzie takich okoliczności coraz więcej. Ale istnieje też takie większe szczęście, tak zwana pogoń za szczęściem, chcę być w życiu szczęśliwy. Całkiem inne szczęście niż to, że mówimy, mam szczęście i zauważam, że o, mam szczęście. Nie? Potknąłem się, ale nie upadłem. Ktoś się do mnie uśmiechnął. Znalazłam 2 złote. Takie małe szczęścia to jest w ogóle klucz do szczęścia. Ale na to nie mamy większego wpływu, to możemy jedynie zauważać. Żeby mówić o szerokim, szczęśliwym życiu, musimy się skupić na tym, na co mamy wpływ, a mamy wpływ na to, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Satysfakcję mamy, gdy zrobimy coś istotnego, czyli czujemy się fajnie, bo się wywiązaliśmy. Tutaj chcę dobrze wyjaśnić, co mam na myśli. Nie mam na myśli pracoholizmu i wspinanie się w galopie nieludzkim na coraz wyższe szczeble nieziemskiej kariery. Nie mam na myśli takiego szczęścia, które jest tak wielkie, że góra Olimp to mało, Kilimandżaro i tak dalej. Mam na myśli zrównoważone szczęście oparte o zauważanie tego, co się szczęśliwie układa, o przeżywanie emocji z uwzględnieniem tego, jak działa człowiek, czyli instrukcja obsługi człowieka i rzeczywistości. Tutaj troszkę chcę opowiedzieć o budowie mózgu i o tym, jak ta nasza neurologia wpływa na to, jak się czujemy. Zanim się ośmielę przedstawić tę odrobinę teorii, to opowiem ci o sobie. Nazywam się Karolina Głogowska. Jestem terapeutką ustawień systemowych, psychotraumatolożką. 13 lat pracowałam jako lekarz dentysta i ortodonta holistyczny. Zatem mam wykształcenie medyczne i wykształcenie humanistyczne rozumiane jako nauki psychologiczne. I w tej narracji tych obu nurtów w takim duchowym ujęciu chcę ci opowiedzieć o szczęściu. Wracając do budowy mózgu. Mówimy o 3 piętrach. Mózgu gadzim, ssaczym i ludzkim. Mózg gadzi działa na zasadzie odruchowej, czyli walka, ucieczka i jeszcze stan takiego zamrożenia, uśpienia, udawania trupa. Gadzi mózg działa zawsze. Jeżeli nie nakarmisz swoich krokodylów, swojego gadziego mózgu, to cię zeźre. Wskakując do basenu, który musisz przepłynąć, żeby osiągnąć swój cel, pełnego głodnych krokodyli, zapomnij o szczęściu, satysfakcji czy sukcesie. Najpierw musisz nakarmić krokodyle, czyli gadzi mózg. Warto zacząć, jeżeli szczególnie silna jest chęć walki, od pójścia na siłownię i tak zmęczyć neurologię pod okiem wytrawnego trenera albo bardzo mądrych kanałów, choćby na YouTubie, gdzie po prostu możesz zdobyć wiedzę, jak zmęczyć tego gada, który jest integralną częścią ciebie, żeby przepłynąć ten basen, tą wodę uczuć i osiągnąć swój cel. Punkt pierwszy, zacznij dzień karmiąc te swoje krokodyle. Może być to siłownia, jeśli bardziej masz potrzebę walki. Może być bieganie, jeśli bardziej potrzebę ucieczki. Możesz pomieszać treningi, jeśli masz jednocześnie silną walkę i ucieczkę. Możesz znaleźć jogę, jakiś rodzaj gimnastyki, aktywność fizyczną, morsowanie, cokolwiek, co uruchomi twój podstawowy, niepomijalny mózg odruchowy, tak zwany mózg gadzi. To się nazywa karmienie krokodyla. Karmiąc krokodyla, tudzież te krokodyle w basenie, musisz być dobrze odżywiony. Jeżeli masz niedobory białka, aminokwasów, tłuszczów, mikroelementów, potasu, magnezu,
witaminy D3, witaminy C, witamin z grupy B. Tym się nie zajmujemy w tym filmiku. Krokodyle są głodne. Nie będziesz sobą reagując. Będziesz tylko tą bazową funkcją daleko do człowieczeństwa. Zacznij od bazy. Zadbaj o ciało. Nakarm krokodyle. Gdy krokodyle w twoim basenie, który to basen uczuć, musisz przepłynąć, żeby osiągnąć swój sukces, osiągnąć szczęście, poczuć satysfakcję, no to przepraszam cię najmocniej, musisz umieć pływać. To, że nakarmiłeś krokodyle, to nie jest wystarczająco dobry plan, bo się utopisz. To się nazywa, musisz się wyleczyć z analfabetyzmu uczuciowego. Potrzebujesz inteligencji emocjonalnej. Potrzebujesz rozumieć, co czujesz i jakie znaczenie mają twoje uczucia. To się nazywa, umiem przepłynąć mój basen. Umiem pomieszczać moje uczucia. Umiem je wytrzymywać. Bo jeżeli nie możesz wytrzymać wstydu, zazdrości, smutku, żalu, ludzie cię będą oszukiwać, bo ty nie czując tych uczuć, nie rozpoznasz ich u nich, wprowadzą cię w błąd, zamiast płynąć tu, popłyniesz, jeszcze rozbijesz głowę. Analfabetyzm uczuciowy oraz analfabetyzm znaczeniowy, czyli mylenie miłości z nienawiścią, dobra ze złem, życia ze śmiercią, pora wnieść kaganek oświaty, zadbać o ten obszar. Jak już umiesz pływać i nakarmiłeś krokodyle, to jeszcze musisz się wysilić i wyruszyć w tę podróż, czyli spotykać się z ludźmi, działać, robić coś, czyli przepłynąć. I wtedy, jak przepłyniesz tę długość, bo liczysz się ze swoimi uczuciami, umiesz je rozpoznawać u innych ludzi, odruchy gadzie nie dominują nad twoimi uczuciami i myślami, tylko stoją na straży, tak? Jak głupek jakiś ci będzie chciał do twojego basenu wejść, to one nie pozwolą, odstraszą. Po to masz ten gadzi mózg, tak? Żeby przetrwać. On cię chroni. Po to masz tą wodę, żeby te uczucia, że tak powiem, były tą falą, która cię pozwala dopłynąć do brzegu, do twojego celu. Musisz określić ten cel. I jeżeli pierwszym celem jest pójście na siłownię, to już masz pierwszą satysfakcję tego dnia, nakarmiłeś pierwszego krokodyla. Jeśli 3 razy spojrzałeś komuś w oczy, uśmiechnąłeś się, mogłeś powiedzieć kocham cię, szanuję, uwielbiam i tak się przy tobie czuję. Dajmy na to żona, 2 dzieci albo mama, tata i brat. Tak? Te 3 super relacje albo chociaż świetny psiak. 3 osoby, z którymi masz naprawdę głęboką relację, to umiesz pływać w basenie. Nikt cię nie zwiedzie, nie odwróci ci znaczenia. To osiągniesz kolejny cel, tak? Już masz 1 sukces tego dnia. Dobrze zjadłeś, dobrze się zmęczyłeś, ciało jest zadbane. Fajne relacje sprawiły, że masz to paliwo wewnętrzne, taką motywację, energię do działania. Jak masz to połączenie z wewnętrzną prawdą, a właśnie te bliskie relacje, prawdziwe, a jakie to są prawdziwe relacje? Takie, w których możesz powiedzieć to, czego się wstydzisz, to, w jakich obszarach masz poczucie winy. To są te prawdziwe relacje, satysfakcjonujące, oparte na miłości, że nie musisz udawać ideału. To mam na myśli, tak? To masz też połączenie z tym prawdziwym celem, dokąd płyniesz w tym swoim baseniku. Bo przede wszystkim ty masz wskoczyć do swojego basenu, a nie do sąsiada. Możesz być tylko w karmieniu krokodyli, to nie będziesz agresywny dla innych, ale to jeszcze nie znaczy, że umiesz pływać i że dopływasz do swojego brzegu, do swojego szczęścia, sukcesu, satysfakcji. Ale jeżeli umiesz pływać, nie jesteś analfabetą uczuciowym, nie jesteś analfabetą znaczeniowym, jesteś zadbany fizycznie, to masz połączenie z tym swoim celem, to jest szczęście. To już jak masz świadomość, po co żyjesz, kim jesteś, a masz to, kiedy jesteś dobrze odżywiony, ciało jest fizycznie sprawne, umysł może łączyć fakty, wyciągać wnioski, wchodzić w miłosne relacje, to masz połączenie z tym swoim szczęśliwym, prawdziwym celem, bo wiesz, kim jesteś.
Nie musisz nikomu udowadniać. Ty po prostu jesteś sobą. Jak się wzburzasz i złościsz, to wiesz, że to ma sens i jaki. I do czego macie to popchnąć, przed czym powstrzymać, żeby nie zboczyć z obranego kursu. Tam jest satysfakcja. A szczęście to jest być na właściwej drodze. Podczas tej drogi szczęśliwej do własnego celu życia, Hellinger mówi o przeznaczeniu, starożytni też tak to nazywali, będziesz przeżywać wzloty i upadki. Tłuste lata, chude lata. Przygotuj się na to. W końcu jesteśmy w życiu, a nie w fantazji. Jeżeli masz nakarmione krokodyle, umiesz pływać, to na pewno dopłyniesz do właściwego brzegu. Tam poczujesz satysfakcję. Codzienne małe satysfakcje, te rutyny miłosnych spojrzeń w oczy, prawdziwych rozmów, dbania o siebie i o bliskich, to są te małe satysfakcje, prowadzą cię do tej większej. Po drodze będziesz mijać fale trudniejszych uczuć i tych szczęśliwych, kiedy wiesz, że jesteś królem życia. Wiesz, że jedno i drugie minie, ale że jesteś w drodze do właściwego celu, że się spełniasz w życiu. Chętnie pomagam porządkować siebie w tej drodze do właściwego celu. Zapraszam cię na ustawienia systemowe. Szczegóły w opisie.